Braci franciszkanów poznałem w moim rodzinnym mieście w Cieszynie, gdzie byłem ministrantem i gdzie ojcowie z Pandemnik dojeżdżali co roku, pomagając w czasie zastępstwa urlopowego w lipcu, w sierpniu. I tam widziałem postacie w długich sukniach brunatnych, które nazywają się habitem. I tam zaczęła się moja znajomość z braćmi, a później nawet chyba z tym, co jest w środku, czyli to, co nazwałbym duchowością franciszkańską, bo mieliśmy czas, żeby poopowiadać, się tym zainteresować. To już było przed laty, ale myślę, że początek mojego powołania jest właśnie spotkanie z braćmi. Dzisiaj ich odwiedziłem po drugiej stronie naszego klasztoru w Pandemnikach, już są na cmentarzu, żeby im powiedzieć i podziękować za to, kim jestem dzisiaj. Mam na imię Zbigniew, w tym roku mam 68 lat i w zakonie jestem od 1969 roku. Wtedy przyjąłem habit franciszkański i po roku miałem ślubowania, także w tym roku jest radość podziękowania Panu Bogu za 50 lat służby w klasztorze, w zakonie, w kościele. Nie wiem, czy wiadomo wszystkim, że w starej praktyce zachowanej wśród nas braci z Katowic Panewnik przyjmujemy imię, rozpoczynając życie zakonne. Wtedy przyjąłem imię Zbigniew, ale ze chrztu mam imię Tadeusz. I tak to jest, że wyjeżdżając na misję, ze względu na może trudności wypowiedzenia przez usta Afrykańczyków Zbigniew, wróciłem do imienia chrzestnego i najczęściej podają albo Zbigniew Tadeusz, albo Tadeusz Zbigniew. Także obydwa imiona są moimi. Jestem głęboko przekonany, że wartością, która pociągnęła mnie do tego życia, której staram się być zawsze wierny, który jest bogactwem dla mnie i dla drugich, bo jest bogactwem dzielonym, jest właśnie braterstwo, co Franciszek podkreślał w swoim życiu osobistym i w swoich relacjach z drugimi. I zachowałem to do dzisiaj, kiedy się mnie pytano, jaką mam wizję życia i posługiwania na misjach w Afryce. Mówię, od nich uczymy się relacji braterskich, ale chcemy, żeby to było braterstwo w duchu chrześcijańskim, a nie naturalnym. Nie brat w rodzinie, w klanie, ale brat we wspólnocie Kościoła. To widziałem u starszych braci tu w klasztorze w Katowicach Panewnikach. Najpierw będąc studentem przez 6 lat i później jako wikary parafii. Moje posłanie do Afryki to też rodziło się w czasie studenckim, bo wcześniej, w 1971 roku, pierwsi bracia od nas z Katowic i z Wrocławia, z Góry Świętej Anny i z Krakowa zostali posłani właśnie tutaj w czerwcu 1971 roku z naszej bazyliki. Byłem wtedy tam między innymi jako posługujący. Mówię, jak Pan Bóg da, to kiedyś tam będę z wami. No i 10 lat później, nawet mniej, to byłem już w Afryce. To tak wydaje się teraz łatwo powiedzieć, ale przygotowania były długie, tak od tej strony wewnętrznej też, rozeznania, czy tak, czy nie. Pamiętam w 1974 gdzieś tam zacząłem mówić, a może bym pojechał na misję, nie? I bracia, którzy przyjeżdżali na urlop, już nie żyjący w tej chwili, to zachęcali, pomoc drugich jest konieczna w rozeznaniu, jaka jest moja droga życiowa. W formie takiej, że pytam, szukam, ale ktoś z boku może mi doradzić albo dać jakieś wskazania, światło takie, żeby dobrze zrozumieć. Wyjechałem stąd w grudniu w 1978 roku i dodam, dla mnie to nie jest anegdotka, tylko wielka prawda, że ucząc się języka francuskiego w Belgii, w Brukseli, mogłem pojechać do Rzymu krótko przed Bożym Narodzeniem. Środa, aula Pawła VI, Jan Paweł II mówi do ludzi, a tam byłem z jednym spółbratem pracującym w Rzymie, tak dość blisko tego miejsca, gdzie jest estrada. Także kiedy papież schodził, żeby pozdrowić chorych tam na wózkach, to klęknąłem na schodach i proszę o błogosławieństwo na misję do Afryki. Do Afryki? To bardzo dobrze, jedź! Zwykle wyobraża się misję, może już teraz troszkę inaczej, bo są szersze kontakty, że wyjazdy, burz, niebezpieczeństwa, dzikie zwierzęta. Wujek, a jakie zwierzęta tam dzikie widziałeś na drodze?
kozy, które przebiegają, no bo innych nie ma. Ale o takich stron poważnych to krótko po mojej takiej wprowadzeniu się, nauczeniu pierwszego języka afrykańskiego, tam gdzie byłem w Republice Demokratycznej Konga, ówczesny Zair, to współbracia, przełożeni poprosili mnie, żebym przeszedł do domu, gdzie jest formacja, czyli wychowanie młodych. Byłem chyba najmłodszym w zakonie, tak zwanym mistrzem nowicjatu, nie mając jeszcze 30 lat. A zwykle już powinno mieć 30 lat i więcej, podobno. I tam czego się nauczyłem, że właśnie życia międzykulturowego, co też jest ważne, braterstwo takie, żeby nie mówić murzyn, tylko że to jest mój brat Afrykańczyk. Po takim przygotowaniu, nazwijmy to troszkę technicznym, chociaż specjalistycznym, miałem 2 lata studiów między jedną a drugą misją w Paryżu. Przyjechałem z braćmi do Republiki Środkowoafrykańskiej. To zaczęliśmy właśnie, jedna parafia, druga parafia, trzecia, a potem, a gdzie my są młodzi? Stąd. Więc mówi Zbigniew, ty masz doświadczenie, do stolicy i zaczynaj pracę z kandydatami do zakonu. Także to mi dało możliwość pracy z młodymi też. Odkryłem to, co zaczynałem kiedyś jako młody katecheta w Katowicach. I dla mnie samego, i dla innych, którzy mnie pytają, jaką mam wizję mojego posługiwania teraz jako biskup, to tak odwołuję się do tego, co jest w Kościele i liczę 3. Apostoł, pasterz i ojciec. Tak to kiedyś już powiedziałem i tak to zostało dla mnie, że jest konieczność kontynuacji tego, co apostołowie zaczęli, że jest potrzebność pewnej stabilizacji prowadzenia ludzi, to jako pasterz się prowadzi, wspomaga, nieraz trzeba naprowadzić na drogę, wskazać drogę, a ojciec to, żeby być właśnie w tej relacji bliskiej, zauważenia potrzeb, taki, żeby widzieć, co komu potrzeba, pomóc, życzliwą radą, czy przyjęciem kogoś. Jak to się mówi, bardzo dużo czasu tracę na słuchanie. Że jak przychodzą księża do mnie, czy ludzie, to mówię, siada i mówię, mamy czas. Myślę, że zrozumienie misji jako posłania Kościoła, jako posłania ludzi, to chodzi o to, żebyśmy się podzielili tym, co otrzymałem. Wiem, że od moich młodych lat otrzymałem bardzo wiele i w rodzinie, i od sióstr, gdzie byłem ministrantem, i od braci, z którymi się spotkałem. Mówię, to, co otrzymałem, jest moim bogactwem, to jest mój skarb. Mówię, a ludzie tam żyją jeszcze w innym świecie. Niewielu jest tych ludzi takich ustawionych dobrze, ale wysiłek jest konieczny i to dla nas też, żeby kontynuować to, co Pan Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie. Nie widzę, żebym miał coś zrobić innego, ale to jest jednocześnie darem Bożym i dziękuję za to, a jednocześnie wiem, że potrzeba mojego zaangażowania i pozwolę sobie zacytować moje hasło życiowe, biskupie, z Tobą i dla Ciebie, Jezu. Te dwa elementy, z Tobą, czyli moja relacja z Jezusem Chrystusem musi być umacniana i trwała, i to, co robię, to robię dla Ciebie, Panie Jezu, a nie dla mnie. I to ma sens, to wypływa z tego pierwszego członu, że jestem z Tobą i Panie Jezu, chcę podjąć to, co Ty mi dałeś, żeby to robić. Ja jestem szczęśliwy. Mogę powiedzieć, żeby to zrozumieć, ja jestem 41 rok w Afryce, jeżeli liczyć tam te lata. Czyli więcej niż tu się wzrastałem i byłem w tym. I tam jest dobrze, ale chodzi nie o to, żeby mi było dobrze, tylko żeby innym było dobrze w życiu. Znaczy, ja skończę 69 rok życia 2 grudnia, czyli jestem 60, czyli mam 69 lat. 68. Bo się... A nie, dla mnie ja mam 69. Ale właśnie, ale gdzie, ale w dokumentach mi napisali, że mam 68.